Wyścig przebiegł mniej więcej po naszej myśli. Liczyłem na to, że uda mi się wyprzedzić Amę Mellera. Niestety to się nie stało. W zasadzie cały czas byłem od niego wyraźnie szybszy, ale to jest Monako. Jeśli ktoś nie popełni wyraźnego błędu, to praktycznie nie da się go wyprzedzić. Starałem się jechać dosyć bezpiecznie. Udało mi się wyprzedzić jednego kierowcę po starcie. Potem jechałem dosyć równo. Po restarcie miałem małą kolizję z Bellicim, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Najważniejsze to to, że dostaliśmy punkty za szóste miejsce. Blekemolen Jeroen nie jest liczony do klasyfikacji generalnej, więc szansa na przynajmniej pierwszą trójkę, czy nawet jeszcze na mistrzostwo w serii się być może troszeczkę po tym weekendzie oddaliła, ale nadal jest w zasięgu ręki i myślę, że trzeba jak najszybciej zostawić za sobą pierwsze dwa weekendy, pierwsze trzy wyścigi i już myśleć dalej o tym, co będzie w Walencji.